Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam Was do takiego smaczka, mianowicie, nie, nie pedigrypal, mianowicie będzie ukradłem artykuł. Powiedziałem Bartkowi, że kradnę artykuł, on nie miał nic przeciwko. Bartek prowadzi stronę horusheresy.pl na Facebooku i tam wstawię różne informacje na temat Warhammera, 40 tysięcy, ale wstawił też taką fajną notkę, o trzech, wojownikach, o trzech wojownikach Space Marines, um, no, którzy, którzy są mniej znani. Bartek znalazł tę informację w, w cyklu, w cy książkach, książkach wydawanych cyklicznie przez Forge Worlda. Przetłumaczył. Przetłumaczył te informacje, uzupełnił tam jakimiś przypisami, wstawił zdjęcia, których u mnie nie znajdziecie. No, może znajdziecie jakieś tam. Nie każdy oczywiście ma dostęp do, do, do tych publikacji, nie każdy włada płynnie mm, płynnie tymi, nie każdy włada płynnie angielskim, więc może komuś ta wiedza się przyda. To może co? Polecimy z tematem. Legionista Morkar. Informacje w krótkim opowiadaniu o nim. Są zawarte krypto z Grahama Magnila, najazd na Keivorsarta w tym opowiadaniu i Morchar był jednym z ocalonych z masakry na Istvan V, jednym z niewielu z klanu którym udało się uciec z depresji Urgal po tym, jak ich siły zostały oskrzydlone przez jednostki pożeraczy światów i gwardii śmierci. Morkar połączył się z ocalałą grupą krócej gwardii, i został ewakuowany na orbitę za pomocą Stormbirda XIX Legionu. Następnie został zabrany z systemu Isztfan na pokładzie krążownika uderzeniowego żelaznych dłoni Sisyfeum. Kilka miesięcy po ucieczce z systemu Isztfan Morkarch walczył w improwizowanych oddziałach ocalałych żelaznych dłoni, kruczej gwardii i salamander. Każdy element tych sił zjednoczył gorzki cel polowania na, na zdrajców w trakcie ich przemarszu na Terrę, w dłuższej perspektywie wojownicy Sisyfeum nawiązali kontakt z innymi grupami tak zwanych Roztrzaskanych Legionów i skoordynowali oni swoje działanie w kampanii Zemsty, która swoim zasięgiem objęła połowę Galaktyki. Morharch jest przedstawiany podczas Początkowego etapu operacji przeprowadzonej na lennomechanikum, planetę Kavor Sarta, gdzie został zabity przez wcześniej przeoczone mechaniczne wynaturzenie stworzone przez zdradzieckie Roczne mechanikum. Morkach zachował swój pancerz Mark III, który miał na sobie w trakcie walk na Istvan V. Zniszczone lewe ramię zostało zastąpione elementami zbroi model Mark IV. Sztuka łączenia różnych pancerzy znana jest tylko tych marinom żelaznych dłoni i wymaga mistrzostwa w rozumieniu budowy pancerza, biorąc pod uwagę podstawowe niezgodności pomiędzy tymi dwoma modelami. Drugim Space Marinem, drugą ciekawostką jest legionista Cukel Jest gdzieś tam o nim w bitwie o Tredesimi. Wydarzenie opisane w szóstej czarnej książce wydanej przez Forgeworld pod tytułem Retribution i był niegdyś <laughs> członkiem ósmej kompanii szturmowej Pożeraczy Światów. Legionista Dror był jednym z wielu ze swojego legionu, którzy zdradzili na Isztwan III. Jego śmiertelnie ranne ciało zostało odnalezione po stoczonej bitwie. Wtedy właśnie odkryto, że nadal żyje, aczkolwiek jego psychika była tak złamana, że nie umiał już rozpoznać kto jest wrogiem, kto sojusznikiem czy jako okrutny żart, czy w celu odzyskania użytecznej materii biologicznej, dror został wysłany do bot, to świat rekrutacyjny Legionu Pożeraczy Światów Segmentum Ultima, a wraz z setkami podobnie rannych legionistów, gdzie ostatecznie został wprowadzony w szeregi Czerwonych rzeźników. Legionista Dror jest przedstawiany, gdy wraz z innymi czerwonymi rzeźnikami został wypuszczony na siły lojalistów podczas ich inwazji na Tredesimi. Relacje o krwi, który, o rozlewaniu krwi, które nastąpiły później, są w najlepszym razie fragmentaryczne, ale sam Dror jest oskarżany o zabicie co najmniej tuzina lojalnych legionistów i dwukrotnie większej ilości Solar Auxilia. Zanim został zmiażdżony pod opancerzonym bieżnikiem Mastodona, opancerzonego pojazdu szturmowego należącego do żelaznych dłoni. Charakterystyczny pancerz terminatora czerwonych rzeźników funkcjonuje jako więzienie pomiędzy bitwami, gdzie jest, kiedy jest ten, ten, ten pancerz zdalnie blokowany i unieruchamiany przez nadzorców legionu. Godne uwagi jest to, że oryginalne niebieskie elementy heraldyczne są wypierane czerwonymi oznaczeniami, z których wiele to po prostu krew wrogów legionu. I trzecią, trzecią osobą, trzecią jednostką, czy nie tyle osobą, co. No, może dobra. Trzecim e, bohaterem dzisiejszego odcinka jest sierżant Soruk Wasza. No tak ładnie, napisał, Wasza. E, został pochwycony w momencie walk na Isztwanie trzy. Wasza był. Sierżantem taktycznym IV Wielkiej Kompanii Gwardii Śmierci brał udział w początkowym ataku na rebeliantów na Isztwan III. W wyniku obrażeń i nieszczelności, jakie skumulowały się w jego pancerzu w trakcie bitwy, zginął zabity przez bombardowanie orbitalne i przez aktywowanego wirusa. Jeszcze taka notatka, że w późniejszym okresie legiony wprowadziły pancerz Maximus z dodatkowymi wzmacnianymi ćwiekami. Wariant był stosowany do wzmocnienia zbroi lewego barku dla lepszej ochrony podczas ataków, ataków ogniowych. Takie dzisiaj trzy takie małe ciekawostki. Dziękuję Wam bardzo. Eee, no ja, że tak powiem, mam ostatnio mało czasu, gonią mnie terminy trochę, chociaż tyle chciałem Wam nagrać. Może jeszcze postaram się na jutro coś, coś nagrać. Mamy dzisiaj piątek, a ja jeszcze jutro niestety muszę iść do roboty. Eee, tak więc chociaż tyle. Dziękuję Wam bardzo. Nie, wiecie, nie, nie znikam z tą całą kasą z tego, z YouTube'a, bo zarobiłem aż, a, aż 120 zł za cały luty. Tak widzę, widzę w statystykach, to wiecie, no to po prostu bym chyba, no nie wiem, co bym zrobił z tą kasą. Co by tu za 120 zł można zrobić? No, zaszaleć no, za cztery flaszki wódki można by lepszej kupić. O to bym zaszalał. Dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia. Wybaczcie, że dzisiaj taki krótki odcinek, taki biedny, ale taka ciekawostka. Mam nadzieję, że Wam się do czegoś, do czegoś przyda, nie wiem, podczas dłubania, dłubania w nosie. Eee, już w najbliższym czasie będą kolejne dłuższe, dłuższe odcinki więc zapraszam do tych dłuższych, a te możecie też komentować, lajkować, subskrybować. Na pewno posypię się łapy w duże, taki krótki artykuł i w ogóle. No ale wszystkim jeszcze muszę podziękować za wspieranie tego kanału, i tego, że, że mi się chce, i tego, że jest kasa na, na tłumaczenie nowych artykułów, i, i innych innych ciekawych informacji. Tak więc. A, dobra, odwaliłem dzisiaj ten te siedem minut. Dziękuję Wam bardzo. Do następnego razu trzymajcie się cześć. I wybaczcie mi czasem, że czasem są takie krótkie artykuły. Na razie, czytał Wojtek. Czytał, jest mu ciągle smutno, że tak dzisiaj krótko i w ogóle, i w ogóle. Ale musi iść spać, bo jutro znowu o piątej pobudka. No, wybaczcie. Trzymajcie się cześć.